Dzień dobry kochani, witajcie na kanale Makeup After 40. Jak widzicie, na głowie mam papiloty, wyglądam niewyględnie, ale to dlatego, że będę się z Wami chciała wyszykować na kolację wigilijną. Idę trochę tam z misją, zostałam zaproszona do fundacji Spa for Cancer, ale idę trochę z misją jako, nie wiem, śnieżynka? Można tak to chyba nazwać. Albo dobry duszek, bo niosę też im dary. Razem z Pierre René przygotowaliśmy 5 paczek prezentowych, gdzie w zestawie jest Cream Yoga Collection i kilka rzeczy z kolorówek, także dziewczyny zostaną obdarowane. Złożę te paczki na ręce Ani, która jest prezeską fundacji, ona już je rozdysponuje. No i cieszę się na ten czas, dlatego że ta fundacja to są naprawdę dziewczyny cudowne, słuchajcie, cudowne dziewczyny, które są po przejściach, są po chorobie nowotworowej, wspierają te dziewczyny, które akurat są w trakcie choroby, które są w trakcie chemii, które są po postawieniu diagnozy. Słuchajcie, naprawdę, tam jest taka atmosfera wzajemnego wsparcia, że aż miło na te dziewczyny patrzeć i bardzo się cieszę, że tam dzisiaj z nimi będę. Co do makijażu zaś, to chciałabym dzisiaj zrobić taki elegancki, klasyczny makijaż świąteczny, czyli złoto na oku, czerwona pomadka na ustach i myślę, że sztuczne rzęsy też wjadą. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Wśród kosmetyków oczywiście będę używać tylko tych, które są sprawdzone i które lubię, czyli moje ukochańce. Jeżeli macie ochotę, myślę, że macie, to zapraszam, bądźcie ze mną, jedziemy z makijażem. Makijaż zaczynam od brwi, użyję kredki Anastasia Beverly Hills w kolorze Soft Brown, bardzo fajna kredeczka. Ja mam zrobiony pierwszy etap makijażu permanentnego, także tak naprawdę niewiele trzeba z tymi brwiami robić. On będzie jeszcze poprawiany w styczniu, natomiast bo jeszcze nie wszędzie złapało, natomiast no niewiele już muszę tak naprawdę tylko pojechać po liniach. Teraz przechodzę do pisaka z NYXa w kolorze Ash Brown i tylko takie chcę sobie dorysować włoski tutaj z brzegu. Czas na korektor. Ostatnio u mnie króluje Tarte Shape Tape w tej wersji Ultra Creamy. I już teraz kończę drugie opakowanie takiego malutkiego, podróżnego, takiego mini, takiej mini wersji. I myślę, że jak mi się skończy, to zakupię go w wersji takiej dużej, podstawowej. Bo bardzo mi się podoba, jak wygląda na powiece. Okej. Nałożę go sobie tutaj ładnie pod brew, co też spowoduje, że ładnie mi się tutaj wszystko wyczyści pod tą brewką. Ostatnio podoba mi się efekt takiego odcięcia pod brwią korektorem. Pięknie wtedy wyrównuje się tą granicę. Nie ma takich, wiecie, wystających włosków. Ja na razie, póki nie mam zrobionej korekty, to nic, sama za bardzo staram się tam nie ruszać, żeby dziewczynie po prostu nie napsuć. Także czekam cierpliwie na styczniową korektę. Jak któraś z Was ma dojrzałe oko, bardziej wysuszoną tą powiekę dolną, szukacie korektora, który kryje, ale który nie wysusza, jednocześnie fajnie zastyga na powiece i pod nią, no to ten Ultra Creamy Shape Tape ja polecam, mnie się on dobrze sprawdza. I teraz mam dylemat, który z podkładów, czy Pour 4-in-1 Love Your Selfie, czy All Hours od Yves Saint Laurent, ale chyba wybiorę ten, bo tak sobie na szybko kalkuluję, że będę wychodziła z domu dopiero za 4 godziny, więc poprawię sobie, zrobię jakieś popraweczki tego makijażu na pewno.
Także położę cienką warstwę, żeby trochę później doklepać, jeżeli będzie taka potrzeba, a być może będzie za 4 godziny, bo wiecie, jakby idąc też chcę wyglądać świeżo, więc ja czasami tak robię, że jeżeli make-up nakładam wcześniej, wychodzę za tam 4-5 godzin, no to po prostu go dokładam, jeszcze jakby poprawiam twarz i dopiero wychodzę, bo chcę wyglądać świeżo. Także wybieram Yves Saint Laurent, dlatego że położę go lekką, taką cieniutką warstwą i później po prostu jeszcze tylko poprawię się przed wyjściem. Będzie mi łatwiej, dlatego że ten jednak jest mocniejszy podkład i bardziej kryjący, także ląduje na włosce Yves Saint Laurent. Kończy już mi się, słuchajcie, ten podkład. Co prawda mam nowy, ale chciałabym zużyć do końca ten, który mam. Musiałam przerwać jednak to nakładanie i wziąć sobie drugie opakowanie. Jakby ktoś pytał, to ja mam kolor B30. I jedziemy z nowym. Wiecie co, ja też go kocham za to, jak on pachnie. On przepięknie pachnie. Przechodzimy do oczu i będę używać tych dwóch palet, bo ostatnio się najczęściej maluję Instagram Enriched i Instagram Wedding Vibes. Tej w tej chwili już nie ma w sprzedaży, tej Wedding Vibes. Ona ma wrócić od nowego roku, chyba jakoś w styczniu. Natomiast Instagram Enriched chyba jeszcze jest, na pewno jest na Minty, bo ostatnio widziałam. I jeszcze użyję cienia. Takiego cienia, który bardzo lubię. On jest idealny, jeżeli chcę taki delikatny błysk na oku zostawić. I to jest Luxe Eyeshadow Rich Metal o kolorze Melting Point. Słuchajcie, miałam najpierw w zamiarze zrobić mocne oko z rzęsami, ale pomyślałam sobie, że idę jednak do dziewczyn, które, część z nich jest w trakcie chemii. Niektóre nie mają włosów, niektóre nie mają rzęs i jakby nie chcę wystąpić jako, wiecie, taka malowana lala. Także zrobię lżejsze oko niż planowałam. Czerwone usta też będzie do tego, ale chcę zrobić taki lżejszy jednak makijaż. Zaczniemy kolorem Best Man z paletki Instagram Wedding Vibes. Ja go bardzo lubię używać właśnie w załamanie powieki. On bardzo fajnie się sprawdza jako taki cień bazowy u mnie. Uwielbiam ten kolor. Odrobinę też tego, co zostało na pędzelku, pod oko. Tymi cieniami się dobrze pracuje, one się fajnie rozblendowują, fajnie roznoszą po powiece. Lubię. I teraz tak, biorę ten cień z Bobbi Brown na paluszek, nanoszę na ruchomą powiekę. I on mi daje przepiękny błysk, ale taki bardzo delikatny. Ja bardzo lubię ten cień. On jest taki bardzo kobiecy i ładnie wygląda właśnie na dojrzałym oku. Tak, wezmę paletkę Instagram Enriched i tutaj jest taki fajny cień kokoa i amarant. I ja lubię sobie mieszać te cienie i taką mieszankę nałożę na dolną powiekę. I troszeczkę też tutaj na górną powiekę w kącik zewnętrzny. I wracamy do tego jaśniejszego koloru, blendujemy. I jeszcze ten jaśniejszy kolor na dolną powiekę. I dokładnie to samo robię z drugiej strony. Thank you.
No i teraz by trzeba było podczyścić, słuchajcie. Więc biorę na pędzelku troszkę korektora i postaram się to podczyścić korektorem. Dobrze, myślę, że oko jest prawie skończone. Potrzeba by mi było jeszcze coś w kącik wewnętrzny. I tu jest taki fajny cień Veil. O ten cień. I ja go sobie wezmę, troszeczkę tak uszczknę tylko i nałożę w kącik wewnętrzny. Tak tylko naprawdę ociupinkę, odrobinkę. Dobra, myślę, że jest to gotowe, słuchajcie, do tego, żeby jeszcze troszeczkę podziałać kredką. Ja sobie tylko trochę przyciemnię linię tutaj przy rzęsach. To jest kredka Pierre René i Maciezień. Ostatnio wjechała jako mój ukochaniec, naprawdę cały czas jej używam, mimo że czarna. Dobra, teraz czas na rzęsy i na rzęsy poleci Lancôme Lash Idol. Rzęsy pomalowane, jeszcze pomyślę nad tym, czy by nie dokleić połówek rzęs tak na same końcóweczki. Chcę teraz, słuchajcie, troszeczkę przypudrować podkład. I tutaj mój ukochaniec, puder z Lancôme. Bardzo się lubimy ostatnio. No i ostatnie moje odkrycie, paletka do konturowania też Dessie. Bardzo mi odpowiada zarówno bronzer, jak i róż. Teraz troszeczkę różu. Też nie za dużo, ale tak trochę. Za każdym razem jak pracuję tymi kosmetykami, robię to z przyjemnością, dlatego że one bardzo ładnie pachną. Zawsze to powtarzam, że dla mnie paleta nie musi pachnieć, ale jak nakładam czy bronzer, czy róż i czuję ten ładny zapach, to powiem Wam, że jest to nawet przyjemne. Nie będę nakładać na siebie rozświetlacza, natomiast teraz przechodzę z miłą chęcią do konturówki i do pomadki. Proszę bardzo, tak to wygląda. Konturówka Dessie 13, a pomadka 15 Favorite Red. Matowi usta i jedzie kredeczka. I ta kredka, słuchajcie, jak się ją rozetrze po ustach, to jest taka trochę różowawa, natomiast zaraz jak tutaj nałożę na to pomadkę, to zobaczycie, zobaczcie, co się dzieje. Ach, jej. Mówiłam, że będzie ładnie. Słuchajcie, teraz czas na fryzurę. Ja zacznę odwijać już te moje szalone papiloty. Jezu, muszę iść je trochę zmoczyć, bo przecież zobaczcie, co mi się zrobiło.
Ja już dawno, ale to dawno nie miałam popilotów, a mam dosyć krótkie włosy, więc to jest pewnie wina tego, że one są po prostu za krótkie i się mega mi podwinęły. Idę zmoczyć i jakoś się ogarnę inaczej. Powiem tak, łatwo nie było, ale fryzura uratowana. Także zostało mi jeszcze tylko dobrać biżuterię i kreację. Poczekajcie chwilkę, zaraz się Wam pokażę, jak finalnie wyglądam. No dobrze, finalnie spięłam włosy, bo jakoś tak się czułam jak taka pani z telewizji, słuchajcie, w tej bujnej fryzurze. Także włoski mam spięte i teraz pokażę Wam, co ubieram. Tak klasycznie, czarna bluzka, czarne spodnie, czarne buty i czerwona marynarka. Ona jest taka troszkę dłuższa za pupę, więc myślę, że będzie ok. Nie wiem, czy podoba Wam się taki look. Piszcie w komentarzach, bardzo chętnie je zawsze czytam. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, za to, że byłyście ze mną. Zapraszam na kolejne. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.